pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Mówią o niej, że to styl życia, jest barwna, nieobliczalna i pełna uznanych firm. Gwarantuje jakość, emocje i zabawę. O jej wartości i potencjale niech świadczy fakt, że właśnie podpisała 3-letnią umowę z TVP Sport. Oto BetClick Pierwsza Liga, 19 dzień lipca 2024 roku. Rozpoczynamy kolejny sezon rozgrywek, a na początek zapraszamy na Konwiktorską 6. Teraz zakotłowało się w środkowej strefie boiska, ale wyciągnęli zawodników Polonii Warszawa piłkarze Pruszkowa. No i rusza zespół z Nicza, będzie bardzo groźna okazja i broni teraz kapitalnie Kuchta. Jeszcze nie koniec, jeszcze musi uważać zespół Polonii. Bardzo szybko Polonia dostarczyła piłkę do Zjawińskiego. Zjawiński broni Misztal. Centrostrzał jeszcze z dodatkiem rykoszetu, ta mikstura mogła być zabójcza dla zawodników z Pruszkowa. Teraz powalczyli zawodnicy Polonii, konkretnie Koton, nieustępliwy Koton, Misztal, niepewnie i natychmiast wybijają piłkarze z Nicza. Proszę, ile tu przestrzeni, nie ma mowy oczywiście o spalonym, rusza zawodnik z Nicza, czy będzie tutaj akcja zakończona strzałem, dogoniony i przede wszystkim piłkę stracił podopieczny Szoki. Jest tutaj uruchomiona lewa strona, już są w polu karnym Zjawiński i Szabia Osmendi. Jak to się wszystko skończy, jeżeli chodzi o zespół Polonii? Jednak akcja zwolniła, dobrze już odbudował ustawienie zespół z Nicza, ale proszę zobaczyć, jak Koprowski zmienił swoją pozycję. Szabia Osmendi, jeszcze Zjawiński, rozsądnie, nie egoistycznie, ale ten strzał z dystansu bardzo, ale to bardzo nieudany w wykonaniu Poczobuta. Dośrodkowanie, jak to się skończy? Gol! Mamy pierwsze trafienie w tym sezonie, ale nie zostanie ono zaliczone, ponieważ Nowak, co prawda do bramki trafił, ale wcześniej był faul, w związku z tym Jacek Małyszek gola nie uznaje. Tak, myślę, że piłkarze z Nicza bardziej patrzyli w kierunku arbitra liniowego. Poczobut ma po lewej stronie Zawistowskiego. Zawistowski, dobre zagranie i słupek! Ależ było groźnie. Najlepsza akcja Polonii Warszawa. Kluska trafił w słupek. Zjawiński powalczył w powietrzu, wplątał się w to wszystko Koton, Szabi Osmendi, taki bilard w polu karnym, jak to się wszystko skończy, ależ niewiele brakowało, Predenkiewicz, jeszcze domagają się chyba rzutu karnego zawodnicy Polonii, Szabi Osmendi jest wściekły, natomiast Misztal szybko piłkę wybija. Koprowski zdecydował się na zagranie do Nowaka, Nowak piłkę źle przyjął. Ale nawet w tym momencie będzie strzał z dystansu, broni Kuchta, ale przed siebie piłkę wybija. Mam wrażenie, że z każdą minutą mniej pewności siebie na przedpolu ma Misztal. Próbował uderzać Hodżalari, jeszcze Misztal broni. Teraz z Poczobutem mała gra, ale niedokładnie, były gracz puszy. Plewka, to wszystko zaczął Kuchta, niepewnie. No i popatrzmy, Radosław Majewski, dośrodkowanie, gol! Pierwszy w sezonie, pierwszy gol dla Znicza, pierwszy gol w rozgrywkach. No i proszę, Wiech jest tym, który daje prowadzenie Zniczowi. Mówiłem, że jest zmęczony Radosław Majewski, ale trener Grzegorz Szoka na pewno też o tym wiedział, ale też wiedział, że Radosława Majewskiego trzeba trzymać. Jeżeli czarne koszule miały być czarnym koniem tych rozgrywek, to na razie te konie zostały w boksie.